W latach 1901-1902 uczniowie szkoły we Brześni zaprotestowali przeciwko przymusowemu nauczaniu religii w języku niemieckim. Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebiesiu. Za karę zostali poddani chłoście. Dziewczynki zwykle bito po dłoniach. Podobne protesty odbyły się w Szamotułach w 1906 roku. Tam również karano dzieci. Do nietypowego protestu doszło w Poznaniu w 1918 roku. Polskie dzieci przystąpiły do strajku, domagając się wprowadzenia języka polskiego na lekcjach.